Zdzisław Maklakiewicz, urodzony w lipcu 1927 w Warszawie. Aktor teatralny i filmowy. Podczas II wojny światowej służył w Armii Krajowej. Brał udział w Powstaniu Warszawskim. W 1947 roku podjął studia aktorskie w Krakowie, potem w PWST w Warszawie. Dyplom uzyskał w 1950 roku. Próbował studiować reżyserię, lecz nie skończył studiów. Był aktorem Teatru Syrena, Teatru Polskiego, Teatru Ludowego w Warszawie. Pierwszą żoną aktora była studentka ASP Renata Firek, z którą miał córkę Martę Maklakiewicz. Po ślubie Renata przeprowadziła się do Zdzisława, który mieszkał z matką w kamienicy w centrum Warszawy. Córka jakiś czas temu napisała książkę o swoim ojcu o tytule Maklak oczami córki. 9 października 1977 Maklakiewicz leżał nieprzytomny na krakowskim przedmieściu, czym nikt się nie przejmował, biorąc go za pijanego. Kilka dni później zmarł. Aktor chorował na cukrzycę. Pochowano go na cmentarzu Powązkowskim. Miał 50 lat. Wojciech Przoniak, urodzony w maju 1942 w Lwowie. Aktor teatralny i filmowy, reżyser teatralny i pedagog. W 1990 został uznany przez Gustawa Holubka, Tadeusza Łomnickiego i Zbigniewa Zapasiewicza za jednego z trzech największych polskich aktorów dramatycznych po 1965. Międzynarodową sławę przyniosła mu rola Moryca Welta w Ziemi Obiecanej Andrzeja Wajdy. Był wielokrotnie odznaczany i nagradzany za wybitne osiągnięcia na rzecz kultury i sztuki. W 1968 roku ukończył studia na PWST w Krakowie. Był żonaty z Barbarą Przoniak, która była pedagogiem, profesorem, doktorem habilitowanym, autorką publikacji naukowych z zakresu historii teatru. Aktor miał dwóch starszych braci, Jerzego oraz Antoniego, który również był aktorem. Wojciech zmarł 19 października 2020 w wieku 78 lat, wskutek choroby nowotworowej. 3 listopada urna z prochami artysty została złożona na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Ryszard Filipski, urodzony w lipcu 1934 w Lwowie, aktor filmowy i teatralny, a także reżyser. W 1958 zdał aktorski egzamin eksternistyczny. Jako aktor najbardziej kojarzony z filmową rolą majora Henryka Dobrzeńskiego w filmie Bogdana Poręby Hubal. W dorobku filmowym miał również rolę w serialach telewizyjnych. Filmowym dziełem życia Ryszarda Filipskiego pozostaje obraz Zamach stanu, który wyreżyserował i w którym zagrał główną rolę marszałka Józefa Piłsudskiego. Ryszard był czterokrotnie żonaty. Z pierwszą żoną Zofią miał córkę Katarzynę. O dwóch następnych żonach aktora Barbarzy i Marcie niewiele wiadomo. Jego czwartą żoną była Małgorzata, z którą miał 6 dzieci. Do jego śmierci aktor był w związku nieformalnym z młodszą od niego o 40 lat poetką Lusią Ogińską, z którą miał 2 dzieci. Aktor zmarł 22 października 2021 roku. Został pochowany w otoczeniu najbliższej rodziny 26 października na cmentarzu parafialnym w Żukowie. Miał 87 lat. Bogumił Kobiela, urodzony w maju 1931 w Katowicach. Aktor teatralny i filmowy, uznawany za najwybitniejszego polskiego aktora tragikomicznego, przedstawiciela Polskiej Szkoły Filmowej. W 1953 roku ukończył Państwową Wyższą Szkołę Aktorską w Krakowie. Popularność zyskał grając w filmach najwybitniejszych polskich reżyserów, m.in. Andrzeja Munka i Andrzeja Wajdy, tworząc role tragikomiczne. Zapamiętany głównie z roli Jana Piszczyka w filmie pod tytułem Zezowate Szczęście. Jego ojcem był folklorysta i literat Ludwik Kobiela, a bratem Marek Kobiela. Od 1963 był żonaty z Małgorzatą. Spokrewniony z Barbarą Kilar, żoną kompozytora Wojciecha Kilara. 2 lipca 1969 roku aktor miał wypadek samochodowy. Kobiela doznał pęknięcia śledziony oraz krwotoku wewnętrznego. Zmarł 8 dni później, po 2 operacjach i blisko godzinnej reanimacji. Został pochowany w swojej rodzinnej miejscowości w Tenczynku koło Krakowa, przy grobie swojej matki. Miał 38 lat. Jerzy Bińczycki, urodzony we wrześniu 1937 w Witkowicach. Aktor teatralny i filmowy,
1961 roku ukończył studia w Wyższej Szkole Teatralnej imienia Ludwika Solskiego. Zaraz po studiach zaczął pracować w Teatrze Śląskim imienia Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach. W 1965 roku został zaangażowany przez Zygmunta Hubnera do Starego Teatru w Krakowie. Pozostał wierny tej scenie do końca życia. W filmie zadebiutował w 1962 epizodyczną rolą policjanta w Drugim Brzegu. Pierwszą żoną aktora w latach 60. była aktorka Elżbieta Wilówna, z którą miał córkę Magdalenę. Wiele lat po rozwodzie poślubił teatrolog, później także polityk, Elżbietę z domu Godorowską, z którą miał syna Jana, urodzonego w 1982, kulturoznawcę. Aktor zmarł nagle na zawał serca 2 października 1998 w szpitalu imienia Gabriela Narutowicza w Krakowie. Został pochowany w Alei Zasłużonych Cmentarza Rakowickiego w Krakowie. Miał 61 lat. Jerzy Nowak, urodzony w czerwcu 1923 w Brzesku. Aktor teatralny i filmowy, pedagog. W 1948 roku ukończył Państwową Szkołę Dramatyczną w Krakowie. Po latach już jako aktor krakowskiego Starego Teatru został jej wykładowcą. Za swoje wybitne kreacje sceniczne był wielokrotnie nagradzany. Od 1989 roku był żonaty z Marią Andruszkiewicz-Nowak, zmarłą 8 sierpnia 2010. Było to drugie małżeństwo aktora. Jerzy zmarł 26 marca 2013 w Warszawie. Pochowany został w krakowskim cmentarzu rakowickim, w Alei Zasłużonych. Miał 89 lat. Tadeusz Pluciński, aktor filmowy, teatralny i radiowy, a także artysta estradowy. W 1949 ukończył studia w PWST w Warszawie. Po raz pierwszy trafił na ekran w epizodycznej roli żołnierza niemieckiego w dramacie Wandy Jakubowskiej Ostatni etap. Był obsadzany przede wszystkim w rolach drugoplanowych, często komediowych. Był czterokrotnie żonaty i rozwiedziony. Pierwszą żoną była śpiewaczka operowa Bożena Brun-Barańska. Po 4 latach wskutek zdrad Plucińskiego związek rozpadł się. Drugie małżeństwo z aktorką Iloną Stawińską zostało zakończone przez romans z aktorką Kaliną Jędrusik. Po raz trzeci ożenił się z tancerką Krystyną Mazurówną. O zakończeniu związku ostatecznie zadecydowała odmowa wyjazdu do Francji. W 1974 roku poślubił aktorkę Jolantę Wołejko, z którą miał 2 synów, Pawła, urodzonego w 1970 i Piotra. Po 20 latach przez romanse Plucińskiego doszło do rozwodu. Aktor zmarł 23 kwietnia 2019 w wieku 92 lat. 13 maja został pochowany w Alei Zasłużonych na cmentarzu wojskowym na Powązkach.